spania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.11.2 moda, który się nazywa Quark i dodaje nam różne różności, na przykład takie itemy, dzięki którym możemy sobie zautomatyzować uprawy, albo dodaje nam jakieś ciekawsze moby, z którymi możemy walczyć, dodaje nam bloki dekoracyjne i jeszcze jakieś inne tam rzeczy, które mogą być nam pomocne w naszej rozgrywce. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.anio.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, takich pomocne tuty. I możecie sobie to zafiltrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przynajmniej moda, która Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.anio.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. No a teraz sobie pobierzemy i Quark Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie opisowej, tutaj są przykłady i jest napisane, że jeżeli chcemy wszystko wiedzieć, to mamy wejść na tę stronę. Na tę stronę wejdziemy tutaj za chwilę, także a tymczasem nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj, jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11.2. Jak widzicie, jest tutaj sporo, zatem pobieramy sobie najświeższą wersję, klikając na tę strzałeczkę w dół. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. I tutaj też nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy na nią. Przechodzimy na taką stronę, znaczy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11.2 i pobieramy najświeższy plik poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, po wejściu na tę stronę tutaj z tego opisu, na tę stronę, znajdujemy się na stronie dotyczącej moda i tutaj mamy wszelkie informacje o tym modzie, że mogą być automatyczne jakieś takie rzeczy, które w tym modzie, które pomogą nam chociażby w uprawach czy coś tam. Mogą być rzeczy do budowania, różniste, jak widać. Mogą być rzeczy do dekoracji, na przykład coś takiego. Skrzynki z różnych rodzajów drzewa. Co tutaj jeszcze? Jakieś udogodnienia co do przenoszenia na przykład itemów w skrzynkach, tutaj coś takiego. Tak jak mówiłam, ciekawe moby. I różne rzeczy, które się z mobami wiążą, na przykład łódki, do których można banery dodać, jakieś takie pomocne rzeczy. Co jeszcze? Światy mogą nam się generować, na przykład bazalty w Netherze, duże grzyby. Te blazy nie muszą latać tylko tam w okolicach twierdzy, tylko po całym Netherze i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkiego się tutaj dowiecie. I tutaj jeszcze coś jest, nie wiem co. Także wszystkiego się na tej stronie dowiecie. I przypominam, że pobieramy te pliki poprzez kliknięcie na te strzałeczki w dół. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 996. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wróćcie do filmiku 996 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forge'a z końcówką 2201, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2228 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder.minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2
I ten folder.minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pobrane pliki do folderu mods. Jeden, drugi, obydwa są w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher. I sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Mamy wybrany, w razie gdyby nie był wybrany, no to klikamy na strzałeczkę w dół i tutaj wybieramy profil z Forge'em. Klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa, aż się pokaże strona startowa. U mnie to zajmie około minuty, zatem widzimy się, jak się pojawi strona startowa. OK, mamy stronę startową. Wchodzimy do mods i tutaj jest quark, tu jest plik konfiguracyjny i tutaj możemy, jak widać, wszystkie te moduły, które pokazywałam Wam na tej stronie, na której się sprawdza, o co chodzi w modzie, są tutaj uruchomione, gotowe. No i tutaj jest pokazane, co jest, praktycznie wszystko jest uruchomione, co dotyczy danego modułu, także w razie czego możecie sobie właśnie tutaj to wszystko pozmieniać. Ja nic na razie nie robię, gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No oczywiście można sobie stworzyć nowy świat, jak to woli, ja tylko chcę tutaj, żebyście widzieli, że to działa, że się nie crashuje. Na razie nam się tutaj generuje nasz świat. Klikamy E jak ekwipunek. Tu mamy właśnie to co tam, co już jest na pewno z tego moda. I na przykład sprawdźmy, czy po wsadzeniu na przykład ceglanej płyty, to nam się ma znaleźć, tak, to, tylko jak to zrobić, tak, do najbliższej skrzynki. Tylko jak? No trzeba by jeszcze chyba tam poczytać, w jaki sposób to ma się znaleźć. Jak to zrobić? Okej, dobra, czyli patrzymy sobie na inne rzeczy. Tu jakieś książki są dodatkowe, jakieś runy, jakieś takie kawałki szkła. Czy to się w jakiś sposób kraftuje? O, strzały jakieś dodatkowe. Strzały z pochodniami eksplodujące. To się nie kraftuje. Skrzynki z różnych rodzajów drzewa. No to się po prostu robi tak samo jak skrzynki zwykłe. O, różne rodzaje łóżek, różne rodzaje ramek różnokolorowe, łóżka różnokolorowe, to zależy po prostu jaką wełnę się wsadzi. Ściana taka papierowa. O, to jest na pewno fajne, żelazne drabinki. Także jak widać, jest tego tutaj mnóstwo. Nic się nie crashuje. Nie wiem, jak to działa. Trzeba by zobaczyć, przeczytać. Także ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!